Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Księże arcybiskupie metropolito, księże biskupie Marcinie, prezbiterium na czele z proboszczem tej bazyliki, osoby życia konsekrowanego, rodzino zmarłego prezydenta miasta Gdańska, małżonko z dziećmi, czcigodni rodzice, drogi bracie, współpracownicy i przyjaciele zmarłego prezydenta, goście tak licznie obecni wedle godności i tytułów, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Od dnia śmierci świętej pamięci Pawła Adamowicza, prezydenta naszego miasta, trwamy na modlitwie za niego, a teraz i przy nim, gdy jest obecny wśród nas w swoich doczesnych szczątkach, odkrywając wartość chrześcijańskiego przeżywania Mysterium Mortis, ofiarujemy mu i sobie nawzajem modlitwę i medytację, do której skłania nas także przeżywana żałoba. Jak w każdej żałobnej modlitwie Kościoła, zanosimy do Stwórcy modlitwę dziękczynienia za każde dobro, które zmarły spełnił na ziemi. Stajemy przed Bogiem niejako razem ze zmarłym, by także prosić o miłosierdzie dla Niego i dla nas. A pełni chrześcijańskiej, solidarnej miłości stajemy obok Jego najbliższych, by być dla nich źródłem otuchy i wypraszać im ufną nadzieję. Modlimy się także za siebie nawzajem, zwłaszcza w takich okolicznościach Jego odejścia do wieczności. Modlimy się, Panie, chroń nas od nienawiści, chęci odwetu, o mądrość i siłę ducha, z którą niejednokrotnie ludzie wychodzili z tak trudnych doświadczeń. Wpierw jednak odkrywamy potęgę wiary w zmartwychwstanie. Wyznawana w chrześcijańskim credo wiara w ciała zmartwychwstanie ukształtowała naszą wiekową tradycję i szacunek dla każdego zmarłego, którego żegnamy ze czcią. I dzisiaj staje się także ona dla nas źródłem duchowej mocy i wyznacznikiem naszych modlitw, w których zmarłego Pawła Adamowicza polecamy miłosierdziu Bożemu, Bogu, który wskrzesił zmartwych Jezusa Chrystusa, a kiedyś i nas pochwyci za rękę i wprowadzi do domu wiecznego trwania, jak głosi hymn modlitwy brewiarzowej kończącej każdy dzień. Mimo że śmierć napełnia bólem, to jednak pozwala nam jeszcze bardziej odkryć człowieka, który odchodzi. I tak wiara skłania nas do dziękczynienia wobec Stwórcy za dar jego życia. Przychodzimy więc, rodzina, przyjaciele, gdańszczanie, by podziękować za dobro, które świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz spełnił na ziemi. Pełni ufności, że idzie ono w ślad za nim przed tron Boży. Najbliższa współpracowniczka zmarłego prezydenta w poniedziałkowy wieczór, gdy rozpoczynaliśmy nasze modlitwy, nawiązała do tradycji pustej nocy. Ten kaszubski zwyczaj nakazuje modlitwę i rozpamiętywanie życia zmarłego. Wiele w te dni powiedziano o nim, o tym, co wypełniło jego życie. Wszystko to splatamy serdeczną modlitwą. Zmarły prezydent wypełnił intensywnie przestrzeń naszego miasta swoją nieprzeciętną aktywnością, zwłaszcza jako jego włodarz. Angażował się w różne obszary życia. Jak wielu gdańszczan, kochał tę bazylikę mariacką, w której spocznie. Zostawił w niej sporą cząstkę swego zaangażowania, podobnie w archikatedrze oliwskiej i w niejednej nowo powstałej parafii Gdańska, widząc potrzebę ich tworzenia dla ludzi, którzy odsiedlali się w nowych dzielnicach. Niejednokrotnie zbiegały się nasze drogi, gdy przeżywaliśmy różne wydarzenia, radosne i smutne, akcje charytatywne, koncerty. Były także podobne do tego, gdy odprowadzaliśmy na miejsce ziemskiego spoczynku mieszkańców Gdańska. Byliśmy rówieśnikami, z tą różnicą, że w dniu, w którym on odszedł do wieczności,
ja obchodziłem swoje kolejne urodziny. Jakąś kwintesencją jego życia stały się słowa, którymi zakończył je. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. I kwintesencją jego życia stały się i stają tłumy gdańszczan przybywających na ostatnie pożegnanie, dotykających jak przed chwilą w Europejskim Centrum Solidarności i tu dłonią trumnę i żegnający się przy tym z wiarą. W naszej modlitwie za zmarłych towarzyszy także świadomość ludzkich słabości. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy. Dlatego sprawujemy w intencji naszego zmarłego brata ofiarę eucharystyczną i prosimy miłosiernego Boga, aby go oczyścił od wszelkiej winy i dopuścił go do społeczności świętych. Jednak poprzez okoliczności tej śmierci jeszcze bardziej odkrywamy inny wymiar Bożego miłosierdzia, gdy dała o sobie znać wpisana w ludzką historię tajemnica zła, mysterium iniquitatis, tajemnica ludzkiej nieprawości. W tak bolesnych okolicznościach często pojawia się pokusa odwetu czy nawet nienawiści, ale nie jest nieuchronne uleganie jej. Na tym polega wielkość człowieka odkrywającego ogrom Bożego miłosierdzia, który go pragnie, ale też sam go doświadczając potrafi dzielić się nim z innymi, potrafi tę pokusę od siebie odsunąć. Pewien ekspert zaproszony do telewizyjnego studia, komentując tę śmierć, powiedział: nie mam nadziei, że coś się zmieni. Pewnie wyraził bardziej stan swego umysłu i ducha niż możliwy scenariusz. Historia bowiem pokazuje, że nawet z największych dramatów człowiek potrafił wyprowadzić dobro. I pokazuje historia, że nawet małe kłopoty doprowadziły człowieka do upadku. Dlaczego? Bo nic nie dzieje się bez przyczyny, także zwycięstwa i upadki. Już w samo pojęcie zwycięstwa wpisana jest wygrana nad nieszczęściem, nad złem. Przyszliśmy więc tu na modlitwę, bo tu jest nadzieja. Nadzieja na miłosierdzie wobec zmarłych i wobec nas żyjących. Nadzieja na przezwyciężenie zła. W tej modlitwie przychodzi nam z pomocą święty Paweł, który z Bożą mądrością zachęca: zło dobrem zwyciężaj. Z kolei w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło, przychodzi nam z pomocą święty Jan Paweł II. Od zarania dziejów ludzkość przeżywała tragiczne doświadczenie zła i starała się zrozumieć jego korzenie oraz wyjaśnić jego przyczyny. Myśli razem z nami. Zło nie jest anonimową siłą, działającą w świecie za sprawą deterministycznych, bezosobowych mechanizmów. Zło jest możliwe wskutek ludzkiej wolności. Zło ma zawsze czyjąś twarz i czyjeś imię. Pismo Święte uczy, że na początku dziejów Adam i Ewa zbuntowali się przeciw Bogu, a Kain zabił swego brata Abla. Były to pierwsze błędne wybory, po których na przestrzeni wieków nastąpiły niezliczone dalsze. W ostatecznym rozrachunku zło jest tragicznym uchybieniem wobec wymogów miłości. Logika miłości chrześcijańskiej pokazuje, że jednym sposobem na wyjście z błędnego koła odpłacania złem za zło jest zasada: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zła nie zwycięża się złem. Na tej drodze bowiem zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym. Logika chrześcijańska prowadzi nas od miłości do nadziei. Chrześcijanie, ludzie dobrej woli, nadziei tej nie powinni ukrywać, lecz dawać jej wyraz swym postępowaniem. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i polecamy Tobie duszę naszego zmarłego brata, świętej pamięci Pawła.